Nastrój nie do przewidzenia, nóż od Tomka w uśmiech zmienia. Niepotrzebne ochy achy, to solidny kawał blachy. Każda mama, każdy tata chciałby nóż od mistrza świata. Nie ma tutaj żadnych cudów. Nóż na 3000 subów. Słuchajcie, oczywiście zapraszam was na tu, kurde, nigdy nie wygnęłam która ręka, bo widzę się odwrotnie. Zapraszam was na nasze social media, oczywiście, standardowo. Oczywiście zapraszam was do klikania i subskrybowania kanału oraz klikania w dzwoneczek, żeby nie omijały was kolejne materiały. Tradycji musi stać się zadość. I aby tradycji stało się zadość na 3000 subów, które zbliża się nieuchronnie, mamy do rozdania nóż. Gdzie jest nóż? Tu jest nóż. Ostrość złapiemy? Złapiemy chyba. O! To jest nóż. Nóż oczywiście tu. O! Nóż oczywiście od Tomka Kołodzieja. Słuchajcie, historia jest krótka, to znaczy na 2000 subów zadaliśmy wam pytanie, czy jaki nóż byście chcieli wygrać. Były wybrane dwa noże. Jeden był wybrany od Tomka Plicha, drugi był wybrany od Tomka Kołodzieja. Oba noże do nas trafiły, oba noże zakupiliśmy do rozdawnictwa. Na 2000 subów poleciał nóż od Tomka Plicha, na 3000 subów leci nóż od Tomka Kołodzieja, z czego w sumie bardzo się cieszę, bo po pierwsze strasznie lubię Tomka, a po drugie bardzo lubię go i szanuję jego produkty, bo to są naprawdę bardzo, bardzo fajne produkty. O, słuchajcie, trochę danych. Zaczniemy od pochwy. Pochwa wykonana jest z kydeksu, skręcona, znaczy zanitowana z dokręconym na śrubki łóżkiem do, czy pętelką do, tak będzie ostrość, z pętelką do krzesiwa. Do tego oczywiście mamy dokręcony, staram się trafić w kamerę, dokręcony uchwyt do tekloka, no i oczywiście teklok w komplecie dodany do noża od Tomka. Ja już się przyzwyczaiłem, bo to nie jest pierwszy nóż od Tomka, który jest w moich rękach, ja już się przyzwyczaiłem do jego jakości wykonania. No ciężko jest mi to opisywać po raz, powiedzmy, enty, bo to już chyba trzeci czy czwarty nóż, ale zacznijmy sobie od pochwy. Słuchajcie, pochwa wykonana jest w mojej opinii praktycznie bez zarzutu. No tutaj gdzieś tam od środka można było delikatnie to tam ładnie przyszlifować, ale pochwa jest po pierwsze bardzo ładna. Nie wiem, czy będziecie, nie będziecie widzieli niestety. Pochwa jest bardzo ładna, bardzo ładnie wykonana, bardzo estetycznie, już przywykłem do tego w Tomka wykonaniu, tak jak wam mówię, więc ciężko mi jest do czegokolwiek się tutaj przyczepić. Pochwa klasa, nóż w pochwie trzyma się bardzo dobrze, nie klika, nie stuka, nic nie brzęczy.
więc myślę, że jak najbardziej to jest na plus. O, proszę bardzo, nie słychać nawet, żeby cokolwiek tutaj klekotało, czy tam, no nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o sam nóż, proszę bardzo. Nóż, muszę wam powiedzieć, że nawet przez jakiś czas się łamałem, czy go w ogóle wstawiać w konkursie do wygrania. Dlatego, że nożyk bardzo, bardzo mi się podoba. I troszeczkę danych. Blacha to jest wysokostopowa N690, czyli blacha no dość odporna, bardzo dobra na noże. Wykonywane są z niej, no dużo rzeczy z niej wykonywanych, łożyska, które mają mieć tam klasę nierdzewności, popychacze do zaworów są wykonywane z tej stali, narzędzia skrawające są wykonywane z tej stali, więc jak gdyby bardzo duża masa różnego rodzaju narzędzi z tej stali. Hartowanie już nie jest takie aż bardzo proste, chociaż też nie jest jakieś upierdliwe, to znaczy hartowanie stali troszeczkę powyżej 1000 stopni, 1030 do 1000, nie pamiętam, jest niewielka, nie wiem, 1080 chyba stopni, z tego co wyczytałem. Ja nie jestem specjalistą od stali, więc jeżeli gdzieś coś mylę, to proszę, żebyście mnie poprawili. O, będą zbliżonka, także spoko, tylko przerzucę potem kamerę na inny uchwyt. Stalen 693,6 mm grubości. Mi po zmierzeniu z ówmiarką wychodziło 3,7, ale to jest oczywiście kwestia błędu pomiarowego. Okładziny zrobione z czarnej mikarty szkiełkowanej, skręcone na dwie śrubki i z przekładkami czerwonymi. Czy będzie na tym ujęciu widać? Mam nadzieję, że będzie. Z czerwonymi przekładkami. Bardzo wygodny. Bardzo, bardzo fajny w uchwycie. Troszkę przy takim mrozie śliskawy, ale myślę, że to nie powinno jakiegoś tam problemu sprawiać. Oczywiście już charakterystyczny dla Tomka jimping na głowni. To myślę, że każdy, kto obserwuje Tomka pracę, poznaje ten szczegół. On jest, mówię, bardzo charakterystyczny dla Tomka. Krawędź ostra, więc myślę, że możemy coś tam przykrzesać. Nawet złapmy krzesiwko sobie. Jak najbardziej możemy coś przykrzesać. Nie ma z tym problemu. O! To jeżeli chodzi o właściwości, czyli grzbiet jest ostry, szlif jest pełny, płaski, bardzo wysoki, bardzo cienka krawędź tnąca, co jest, zaraz do tego sobie wrócimy. Wymiary 23,5 cm długości całkowitej, 11,5 cm krawędzi tnącej, 11,5 cm rękojeści oraz 0,5 cm pomiędzy rękojeścią a czojlem. O! Jeżeli chodzi o właściwości tnące, N690 stal znana, więc nie ma co tutaj zbyt dużo opisywać. Dobra stal do cięcia, dobra stal do pracy. Jedyną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w tym nożu, jest to, nawet Tomek sam mi zwrócił na to uwagę, że ponieważ tu jest szlif płaski, a do tego wszystkiego jest bardzo, bardzo cieniutka krawędź tnąca, tego oczywiście myślę, czy boję się, że nie będziecie w stanie zobaczyć, zrobimy tutaj jakieś przebiteczki, to ten nóż nadaje się doskonale na nóż edesowy, doskonale będzie się nadawał na nóż taki, no, pomocnik, tak, pożywienie, przygotowanie, nie wiem, pierzastych patyków, natomiast już do rąbania, szczerze mówiąc, bym go nie używał, dlatego że ta krawędź, to, że ta krawędź jest taka cienka, na pewno ma swoje przełożenie na odporność na wszelkiego rodzaju uderzenia i na różnego rodzaju cięższe prace dla tego noża. To jest nóż taki typowo do użytku codziennego, jako pomocnik, jako nawet taki leśny nóż codzienny, ale nie do rąbania drewna. Oczywiście już do cięć wszelkiego rodzaju, strugania i tak dalej, jak najbardziej tak. Wszystko powiedziałem.
A, 28 mm, bo tego nie powiedziałem, oraz oczywiście waga. Słuchajcie, waga razem z pochwą to jest 275 gramów, samego noża 180 gramów, także nóż nie jest ciężki, ale jednocześnie czuć go w ręku. O! Mam nadzieję, że będziemy ostrość łapali. Będziemy łapali. Słuchajcie, jak to już produkty Tomka nas przyzwyczaiły. To są produkty najwyższej naprawdę klasy. Uważam, że to jest klasa światowa, jeżeli chodzi o wykonanie. O. Staram się tak, żeby mi aparat nie jeździł z ostrością. O. To oczywiście znak charakterystyczny dla Tomka. O. Rzecz, która mi się bardzo, bardzo podoba, na którą zawsze, zawsze zwracam uwagę, to jest oczywiście, nie wiem czy mi tak blisko, wyostrzy. Proszę bardzo. O, wyjście szlifu to jest absolutnie perfekcyjna robota oraz bardzo mi się podobają faski na jelcu. Oczywiście mamy tak, rękojeść. Tutaj nie ma mowy o jakimś braku symetrii czy jakimkolwiek problemie z tym, żeby okładziny były nierówne. Czy żeby tu się cokolwiek działo, oczywiście to samo się tyczy tutaj oraz przy głowni.
Słuchajcie, tak jak Wam wspomniałem, nóż jest do wygrania. Jest to nagroda na 3000 subów, które zbliża się nieuchronnie i konkurs będzie rozstrzygany w momencie, kiedy na kanale stuknie 3000 subów. Co trzeba zrobić? No standardowo, tak? Polubiamy film, dajemy łapkę w górę, udostępniamy. Oczywiście wiem, że połowa z Was napisze, że nie ma social mediów, żeby to udostępnić. Co ja na to poradzę? Oczywiście, żeby wygrać, trzeba napisać w komentarzu, dlaczego byście chcieli dostać nóż od Tomka Kołodzieja, uzasadnić dlaczego. I oczywiście proponuję Wam, żeby te odpowiedzi to były z jajem, no po prostu, tak? Wybierać będzie Tomek. Tak się z nim dogadałem, że w momencie, kiedy na kanale stuknie 3000 subów, Tomek będzie dokonywał wyboru wśród tych, którzy zostawią komentarz pod filmem. O! I to chyba tyle. Słuchajcie, życzę Wam miłej zabawy, dobrych pomysłów. No, mam nadzieję, że oczywiście ten, kto wygra, będzie się z noża cieszył i będzie zadowolony. Szczerze mówiąc, sam bym chciał taki nóż wygrać. Lubię produkty Tomka, dlatego życzę Wam fantastycznej zabawy. O, i do zobaczenia w następnych materiałach.